in this room from Chris Paul. Kobe, the acrobatic finish, and a chance for a three-point play. Przerwę na żądanie z podsumowaniem czwartkowych wydarzeń w NBA. Zaczynamy od absolutnego szlagieru, czyli rywalizacji Los Angeles Lakers kontra Miami Heat. I co najważniejsze na parkiecie, faktycznie był to ciekawy mecz. Już w pierwszej kwarcie dostaliśmy sporo dobrej koszykówki, a największą historią tej części gry było 8 strat jeziorowców, które goście zamienili na 14 punktów, zdobywane najczęściej w tak efektowny sposób. The Rucker has come west. Oh, geez. James with the steal. Heat mimo sporej ilości łatwych trafień i ofensywy opartej na duecie LeBron James-Dwayne Wade wcale nie zdominowali gospodarzy, a ich prowadzenie wynosiło ledwie 26-22. W tak zwanym międzyczasie na parkiecie pojawił się Pau Gasol, który opuścił 5 ostatnich spotkań Lakers z powodu wstrząsu mózgu i Hiszpan szybko udowodnił, że po urazie nie ma już ani śladu, zdobywając w inauguracyjnej odsłonie 4 punkty i tyle samo dorzucił w kolejnej ćwiartce. Regularnością wykazywał się zresztą cały zespół z Los Angeles, choć akurat tutaj nie ma się czym chwalić, ale trzeba odnotować, że podobnie jak w pierwszej kwarcie, tak i w drugiej jeziorowcy zaliczyli 8 strat, z tym, że teraz przełożyło się to zaledwie na 5 oczek ich rywali. Dodając do tego, że gospodarze zatrzymali Heat na ledwie 32% z gry, a zespołowa ofensywa przyniosła im prawie 50% skuteczność, to wyjdzie nam z tego, że niżej notowani Lakers prowadzili do przerwy 45-44. Po powrocie z szatni do głosu wyraźniej doszli już liderzy konferencji wschodniej i sytuacja na parkiecie zaczęła wyglądać zgoła odmiennie. Teraz to gospodarze trafiali na 32%, a Miami co drugi rzut zamieniało na punkty, w których oczywiście przodowali LeBron James i obchodzący 31. urodziny Dwayne Wade. Ten pierwszy zdobył wtedy 11, a drugi 8 oczek, a do tego obaj dołożyli po 2 asysty, a to oznaczało, że zaledwie 2 z 11 skutecznych akcji gości w tej kwarcie odbyły się bez ich udziału. Dzięki swojemu superduetowi Heat prowadzili 73-65, a Lakers nie pomogła nawet dobra gra Antoine'a Jamesona, który zdobył w tej ćwiartce 8 punktów, ale bardziej niż cieszyć się z formy rezerwowego, fani gospodarzy martwili się tym, co dzieje się z Kobe'em Bryantem. Kapitan jeziorowców do tej pory spudłował 13 z 16 oddanych rzutów, ale jak to ma w zwyczaju, kiedy w czwartej kwarcie już trafił, to zaczął grać jak w transie i zaliczył 4 udane próby, w tym 2 za 3. A co najważniejsze, jego drużyna zamieniła 9-punktową stratę na minimalne prowadzenie, 83-81. Do końca meczu pozostawało wtedy jeszcze 6,5 minuty i w drugiej części decydującej odsłony Shawn Bryantowi ukradł Ray Allen, zdobywając wtedy 7 oczek na 100% skuteczności. Najgorsze dla Lakers było jednak to, że choć jeszcze na 150 sekund przed ostatnią syreną mieli remis po 90, to potem do kosza trafiali już tylko Heat, kończąc spotkanie serią 9-0 i wygrywając ostatecznie 99-90, a ojcem tego sukcesu był LeBron James, który zaliczył fantastyczną końcówkę i skończył zawody z dorobkiem 7 zbiórek, 8 asyst i najwięcej w sezonie, 39 punktów. Z miasta aniołów udajemy się teraz do Phoenix, by sprawdzić, czy Marcin Gortat i jego Phoenix Suns są w stanie odbić się od dna i pokonać Milwaukee Bucks. Przed meczem drużyna Polaka, która niedawno spadła na ostatnie miejsce w tabeli konferencji zachodniej, mogła się pocieszać w zasadzie tylko tym, że Bucks wyjątkowo im leżą, bo nie przegrali z nimi na własnym parkiecie od lutego 1987 roku. Po pierwszej kwarcie 32-22 prowadzili jednak goście za sprawą duetu obwodowych Brandon Jennings-Montelis, którzy trafili po 4 rzuty z gry i zdobyli odpowiednio 10 i 8 punktów, ale w kolejnej odsłonie lepsi byli już Suns i to aż o 13 oczek, czyli dokładnie tyle, ile w drugiej ćwiartce miał na swoim koncie ich rezerwowy Shannon Brown. Do przerwy zatem wszystko układało się po myśli gospodarzy, którzy byli do przodu 56-53, a korzystny wynik 75-70 utrzymywał się także po 3 kwartach, choć akurat ta część gry była ciężka do oglądania, bo obie drużyny grały w niej na skuteczności poniżej 35%. W czwartej kwarcie tylko jeden z zespołów lepiej nastawił celowniki i niestety byli to Bucks, a znakomitą kalibracją mógł się pochwalić Montelis, bo zawodnik gości trafił wtedy wszystkie 4 rzuty z gry, a niewiele gorszy był rezerwowy Mike Dunleavy ze skutecznością 2 na 3 z załuku.
Ta dwójka miała zresztą spory udział w kluczowym momencie spotkania, bo choć jeszcze na niespełna 4 minuty przed końcem, to Suns prowadzili 86-84, to potem serię 10-0 przeprowadzili goście i ich pierwsza od 26 lat wygrana w Phoenix stała się faktem. Bucks ostatecznie byli lepsi 98-94, a nasz Marcin Gortat przez 29 minut zdobył 7 punktów na skuteczności 3-10 z gry, a oprócz tego miał 5 zbiórek, 2 asysty, 1 przechwyt i 2 bloki, ale także tyle samo razy sam nadział się na czapę. Niezadowoleni po dzisiejszej serii spotkań byli także kibice Minnesota Timberwolves, bo ich ulubieńcy przegrali z grającymi bez Chrisa Paula Los Angeles Clippers 77-90. Goście zresztą zupełnie nie odczuwali braku swojego lidera, bo bardzo dobrze zadbali o to Jamal Crawford oraz Blake Griffin i ten pierwszy zdobył z ławki rezerwowych najwięcej w meczu 22 punkty, a Griffin miał 20 oczek, czyli dokładnie tyle, ile dzieliło oba zespoły w grze w pomalowanym. Clippers w strefie podkoszowej byli lepsi 50-30, a niewykluczone, że kolejni rywale jeszcze bardziej zmiażdżą pod tym względem Timberwolves, bo drużyna z Minnesoty może teraz grać już nie tylko bez Kevina Love, ale i Nikoli Pekowicza, który w trzeciej kwarcie opuścił parkiet z powodu kontuzji, a w decydującej ćwiartce urazu nabawił się także debiutant Aleksiej Szwed, który podkręcił sobie kostkę i gospodarze nie dość, że przegrali już piąte spotkanie z rzędu, to jeszcze nie wiadomo na jak długo stracili dwóch kolejnych zawodników. Trzy dotychczasowe mecze odbyły się na terenie Stanów Zjednoczonych, natomiast rywalizacja New York Knicks kontra Detroit Pistons została rozegrana nie tyle w innym kraju, co na innym kontynencie, bo okazję na zobaczenie NBA na żywo dostali Europejczycy. W londyńskiej hali O2 Arena ponad 18 tysięcy kibiców oglądało świetny start Knicks, którzy po 4 minutach prowadzili 16-2 i ciężko było się spodziewać, że ich rywale odrobią tę stratę, dlatego też fani basketu skupiali się przede wszystkim na indywidualnych popisach Carmela Antonego. Największa gwiazda tego spotkania już po pierwszej kwarcie, m.in. dzięki 3 trafionym trójkom miała 11 punktów, a Nowojorczycy byli do przodu 29-17. Natomiast w kolejnej odsłonie Antony dorzucił 7 oczek, tym razem przede wszystkim dzięki częstemu dostawaniu się na linii osobistych, a jego drużyna schodziła do szatni z korzystnym wynikiem 56-41. Po przerwie kibice w O2 Arena niespodziewanie dostali trochę emocji, Pistons poczynili zauważalny postęp, o czym niech świadczy chociażby seria 16-2, w której 6 punktów i 2 asysty zaliczył rezerwowy Will Bynum, a Detroit znacznie zniwelowało dystans i na 2 minuty przed końcem trzeciej kwarty przegrywało zaledwie 63-67. Ostatnie 120 sekund tej odsłony należało jednak do ich rywali, którzy zdobyli 8 punktów bez odpowiedzi i było już po zawodach, tym bardziej, że czwarta kwarta okazała się tylko formalnością i Knicks mogli cieszyć się ze zwycięstwa 102-87. Najlepszym zawodnikiem spotkania był naturalnie Carmelo Anthony, który na skuteczności 8-19 z gry zdobył 26 oczek, co oznacza, że był to już jego 25 mecz rzędu z dorobkiem 20 lub więcej punktów i jest to najdłuższa tego typu seria w jego karierze. Na koniec programu wybiegamy nieco w przyszłość, bo właśnie poznaliśmy zawodników, którzy dzięki głosom kibiców wystąpią w pierwszych piątkach swoich konferencji podczas tegorocznego meczu gwiazd. Wschód reprezentować będą Dwayne Wade, Rajon Rondo, Carmelo Anthony, LeBron James i Kevin Garnett, natomiast w wyjściowym składzie zachodu zobaczymy Kobe'ego Bryanta, który miał największe poparcie wśród fanów, a także Chrisa Paula, Kevina Duranta, Blake'a Griffina i Dwighta Howarda. Weekend gwiazd w tym sezonie odbędzie się w Houston od 15 do 17 lutego i właśnie w ten ostatni dzień na parkiet wybiegną najlepsi z najlepszych, a już za tydzień przekonamy się, jak będą wyglądały ławki rezerwowych, które dla odmiany wybierać będą nie kibice, a trenerzy głosujący na zawodników z własnych konferencji. Na dziś to wszystko, a na kolejną przerwę na żądanie zapraszam w poniedziałek.